Drodzy widzowie, to koniec. Mystery Hunters z dniem dzisiejszym kończy swoją działalność. Klątwa wuja Mecha zebrała żniwa. Radek postradał zmysły. Michał został uprowadzony przez kosmitów. A Piotrek nieustannie powtarza słowa znanej wszystkim piosenki. Stare baby, je. Nie ma już dla nas ratunku. To jest materiał pożegnalny. Gdzie Węgry? Dajcie spokój. Pośmiejmy się trochę z niego na tych vlogach. O, patrzcie, może go trochę oświecić. Będzie mądrzejszy. Błąd. A Piotrek człowiek, który nie potrafi nic sensownego powiedzieć, tylko musi obrażać, ale... Wybaczmy. Co tutaj się dzieje i miejmy nadzieję, że coś ciekawego uda nam się tutaj zarejestrować. Idziemy do siebie. Kurwa się przestraszyłem. Kurwa, ekipa profesjonalna, pierdolę. Poczekaj zaraz. Co to tutaj chyba? Vloga, kurwa, naucz się trochę vlogować. Zaczekaj! No ale to właśnie o to chodzi, kurwa, że tak.
Jeszcze. Próba mikrofonu. Dupeczka. Raz, raz. Raz, pierdzi pies. Ale opinie pozostawiamy wam. Dajcie nam znać w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Bum, kurwa, jeby, iść 1000 subów. Dobra, jeszcze raz nagramy. Analizując go, długo zastanawialiśmy się, co to może być. Ale opinie pozostawiamy wam. Dajcie nam znać w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Bęk! Koniec! A to ruszanie tego to też jest przeje... Ale nie... Zapierdol mnie od razu przy okazji. Spokojnie, kurwa. Dobra, odejdź mi z kadru. No, ja nie wiem. No jesteś, kurwa. No chciałbym. Jeszcze daj trochę w prawo. Daj trochę w prawo. Radek mi podsunął pomysł, żeby wyjść za kamerę i stanąć tutaj. Co? Patrzeć na bunkier. Z tyłu, no. Co? Gówno, chodź. Tutaj idziemy, stajemy tu i patrzymy się na bunkier. Tylko trzech poziom. Ale weź tam przesunąć, bo tu jest kamera, nie przejdę przez kamerę. Ale na fejmie bym cię rozpierdolił. Bijemy ze skłacza. Bijemy ze skłacza. Jedno pierdolnięcie. Zesrałbyś. Bijemy ze skłacza. Zesrałbyś się. Zesrałbyś się. Minuty byś się wytrzymał. Kondycyjnie. Drombo Fame 17. Kondycyjnie byś padł. Dobra, zbij. Tak, to będzie chujowy kadr. No bardzo chujowy. Ale chodzi o to, że tu się dach nie oprę. Dlaczego? No bo kurwa, tu mam guz pod nogami, ja pierdolę. Chyba, że tak. Patrz. Renomowana. Dobra, zamknij mordę. Nikt nie oprzątnął tej tego gruzu, by to zrobił Mr. Kantos. Stój, stój! Pierdolić. No stój! Drombo, no kur... Mam jeszcze jedną kwestię, która mnie ciekawi. W momencie, w którym byłaś w środku... A to myślałem, że ty jeszcze... Tak, to właśnie się pracuje. Pociągi będą mam jeździć co chwilę. Widać, kto najstarszy w stadzie. O, ten pan. Sasquatchinho de Sasquatcho. A to podobno jego naturalne środowisko. Szybciej!
nasz pustelnik, Watahańczyk. Nie. I adoruje ją Bogdan IV, książę Słowacji. Dobra, patrzcie to. No jesteśmy. Poczekaj, o, pa, już poczekaj. Nie będzie czekania, będzie nagrywania. Nie, kamery wyjmę, normalne już nagrywanie. A, no to jest nagrywana, dobra, już. Patrzcie, jaki on ma wyraz twarzy. Zawsze taki wkurwiony. Ale no, patrz, patrzcie. Musimy iść po kamerę. No wcześniej nie kamerowaliśmy, bo byliśmy w negliżu. Teraz jest godzina 11. Tak jak mówi Radek. Jesteśmy bardzo, bardzo przy granicy z Węgrami, bardzo blisko. Kurde, ze Słowacją. No dobra, to z drugiej strony. Godzina 23:12. Wszyscy tutaj kurwa upierdoleni. Raczej ubrudzeni, przepraszam. No i co można zjeść o 23:12 przed projektem? No raczej skabowego już nie zjecie, co nie? Więc pozostaje tylko jakiś keps. Niestety pewnie po takim kepsie projekt będzie emocjonujący, ale no trudno. Kto był kurwa operatorem?